Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak w prawidłowy sposób tutaj sprawdzić w samochodzie pobór prądu. Tutaj oczywiście na samochodzie zamkniętym i wyłączonym. Tutaj do tego nam posłuży multimetr marki Linette UT33B. No i sobie ustawiamy tutaj nasze sondy, w tym przypadku troszkę inaczej. Czarna będzie z prawej strony, a czerwona tutaj na 10 Amax. Tutaj 10 Amperu Amax. Tak to ma wyglądać, tutaj zobaczcie. I ustawiamy sobie tutaj pokrętło na 10. Tutaj 10 Amperów. Tak to ma dokładnie wyglądać. W ustawieniach, no naprawdę w każdym multimetrze czy mierniku. Taka sama tutaj praktycznie jest zasada, jeśli chodzi o mierzenie tego typu urządzeniem. Teraz sobie ściągamy naszą klamrę, ale plus. Odkręcamy sobie naszą klamrę, wyciągamy i podłączamy tutaj nasze sondy. Czerwona będzie do plusa, do akumulatora, a czarna tutaj do naszej klamry z kabla plus. I sobie wkładamy w takie miejsce, by tutaj nam wszystko się połączyło, by tutaj oczywiście nie było żadnych zabrudzeń i obwód się tutaj zamknął. Tutaj wszystko wam pokazuję jeszcze raz, jak to powinno wyglądać. Tutaj myślę, że naprawdę bardzo prosty sposób i podłączamy sobie. I tutaj musimy poczekać, no myślę, że przynajmniej tak do 5 minut, żeby sprawdzić dokładny pomiar tego poboru prądu. Tutaj powinno być tak maksymalnie 0,05 ampera. W moim przypadku jest 0,17. Tutaj mam pobór prądu, jeszcze do tego nie doszedłem, co dokładnie mi tutaj zabiera prąd, bo gdybym tutaj na postoju sobie tak mniej więcej 2 tygodnie postał, nawet w cieple, to akumulator tutaj się całkowicie rozładowuje. Tutaj mam 0,17, ale tak, nawet gdy czekam 5 minut, to taka sama tutaj jednostka jest, 0,17 tutaj ampera. Ale tutaj na przykład wam pokażę, że tak faktycznie jest. Tutaj sobie poczekamy, mamy troszkę czasu. Tutaj jednostka nie powinna się w ogóle zmienić. Ale tak jak mówię, tutaj warto poczekać tak do 5 minut, trzymając. I wtedy będziemy po prostu pewni, że nam się nic nie załączyło w trakcie, że coś tam, bo niekiedy tak jest oczywiście w samochodach, że po pewnym czasie jakieś tam opcje w samochodzie z komputera się załączają, no i po prostu wtedy nam tam pobierają odpowiednią ilość prądu. I dlatego warto właśnie poczekać. No tam wspominano, że 0,05, ale w starszych samochodach może być taka opcja, że 0,07 też jest dopuszczalne, że nie ma takiej tragedii, że akumulator tam nam się szybko nie rozładuje, że będzie tutaj wszystko ok. Tak więc można przypuszczać, że tak sobie, że 0,07 też będzie tutaj pomiar prawidłowy w tym przypadku. Tutaj Fiat Punto 2. Tutaj jeszcze raz możemy sobie powtórzyć i zapewne będzie podobny tutaj, podobna liczba, jeśli chodzi o pomiar w tym tutaj samochodzie.
I tak samo tutaj jest, jeśli samochód jest ledwo co wyłączony silnik, tak samo musimy te 5 minut przynajmniej poczekać, bo wiadomo, że wszystko nam się musi spokojnie rozłączyć, tak jak we wszystkich praktycznie samochodach tych nowszych. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Myślę, że Wam pomogłem tutaj w bardzo prosty sposób sprawdzić pobór prądu w samochodzie. W tym przypadku Fiat. Do zobaczenia. Cześć.